Siema, siema, z tej strony Suchy i zapraszam was na kolejne misje. To już piąta misja w Legacy of the Void. Witajcie w porcie Beneta, a raczej w tym, co z niego zostało. Gwardia Mobiusa okopała się tutaj, żeby nie dopuścić nas do artefaktu. Valerian zakłada właśnie bazę. Kiedy już... Raidorze, co się dzieje? Hybrydy kierują energię odchłani do ogniwa. Powstałe w ten sposób zakłócenie psioniczne obezwładnił Terran. Wyślijcie nieśmiertelnych. Potrzebujemy maszyn szturmowych, by bronić Terran, zanim zakłócenia nie miną. Raz zostaję twoim dłużnikiem, Ardanisie. Czułem się, jakbym tracił rozum. Komandorze, ogniwo znów się ładuje. Zapewne niedługo ponownie je aktywuję. Musimy je zajmować. Bez przelewek. Bierzmy się do dzieła, wspólniku. W zakładzie robotyki możemy zbudować nieśmiertelnych. Są niezwykle skuteczni w prowadzeniu oblężeń oraz osłanianiu sojuszników. W porządku. Moi ludzie zaatakują gwardię Mobiusa. Jak już rozstawicie obronę, wyślijcie artylerię. Idziemy ku zwycięstwu. Te zakłócenia dały mocno w kość moim oddziałom. Ponieśliśmy duże straty i będziemy potrzebować czasu, żeby postawić umocnienia. Postarajcie się trzymać ich z dala. Już się robi. Wasze pozycje będą bezpieczne do czasu, aż znowu odpalą to ogniwo. Hierarcho, kilka placówek badawczych Dominium donosi, że są atakowane. Jeśli zdołasz je ocalić, będę mógł przekazać ci protoskie technologie, nad którymi tam pracują. Wykrywam duży skok energii. Niedługo ogniwo powinno wyemitować kolejną falę zakłóceń. Nasza służba. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Zapisano w
Korzystaj. Da, Adam, zajął. Jestem głosem. Są gotowe. Dominium rusza do ataku na Gwardię Mobiusa. Wyzwoliliśmy placówkę Dominium. Nie do wiary, że przeżyliśmy. Część naszych sanitariuszek zostanie na wypadek, gdyby były wam potrzebne. Wykorzystaj moje umiejętności. Będzie jak mówisz. Gwardia Mobiusa skierowała się na nasz Nexus. Szykować się do walki. Wszyscy będą służyć lub zamilkną na wieki. Jestem jednostki. Niewystarczająca ilość minerałów. Kroczę w przód czerwu. Wyraź swą wolę. Tak, to wasz. Niewystarczająca ilość minerałów. Jestem tu. Jestem głosem zaćmienia. Będzie jak mówisz. Potrzeba więcej Westfalu. Jestem tu, w mroku. Bardzo mądrze. Wykrywam duży skok energii. Niedługo ogniwo powinno wyemitować kolejną falę zakłóceń. Wykorzystaj moje umiejętności. Jesteśmy jednością z cieniami. Niewystarczająca ilość minerałów. Jestem tu, w mroku.
za pomoc, Artanisie. Do dnia zagłady. Przełamaliśmy ich obronę. Postawmy tutaj kilka bunkrów. Niewystarczająca ilość minerałów. Ogromną ilość energii. Niedługo powinien nastąpić kolejny rozbłysk. Dobrze. Jestem głodny. Dominium, rozstawcie linię umocnień w tym miejscu.
Jesteśmy jednością. Dziękujemy za pomoc. Ostatnie z naszych okrętów naukowych kierują się na linię frontu. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Poruszamy się niezauważeni. Intrygujące. Dobrze. Niedługo wywołają kolejne zakłócenie. Pamiętajcie, przez ten czas możemy bronić sojuszników przed hybrydami albo zaatakować Gwardię Mobiusa. Gwardia Cieni czeka. Krocze wśród cieni. Niebiosom dzięki. Prawie wszyscy zginęli. Zostało tylko kilka sanitariuszek. Wyślę je, żeby wsparły wojsko Imperatora Valeriana. Imperatorze Valerianie, zabezpieczyliśmy wszystkie zagrożone placówki. Obiecuję, że o tym nie zapomnę, Hierarcho. Załatwić. Dobra robota. Zabezpieczyliśmy teren. Rozstawię obronę. Wyraź swą wolę. Pylon jest atakowany.
Przesuńcie naprzód linię frontu. Pole minerałów wyczerpane. Wydaj nam rozkrocze wśród ciebie. Będzie. Nasza służba nie ma końca. Wracam do służby. Ogniwo emituje ogromną ilość energii. Niedługo powinien nastąpić kolejny rozbłysk. Do dnia zagłady. Chwała wieczna. Dobrze. Eraku. Oni poczują ból. Udało się. Odparliśmy atak Gwardii Mobiusa. Popatrzcie tylko na to miejsce. Nawet zerki tak nie spustoszyły tego miasta. Tego wojownika? Nie. Ale znam jego historię. Znam historię ich wszystkich.
Żaden nie spodziewa się takiego końca. Dan? Zewsząd otrzymujemy raporty o najechanych planetach Dominium, zniszczonych posterunkach, kolejnych martwych żołnierzach, wojownikach. Śmierć wpisana jest w los wojowników. Wkrótce możemy go podzielić. Nic nie jest pewne, Artanisie. Według mnie, jeśli Zeratul wierzył, że możesz zmienić wszystko, to walka dopiero się zaczyna. W waszym zwyczaju jest ściskać dłoń przyjaciół, prawda? Dlatego zergi mają klejone. Dokopij, Martanisie. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dobra, kolejna.